Jak podoba Wam się nowa plansza czekanego tygodnia? Nowa tylko dla 52 odcinka to z uprzejmości warszawskiego studia Fear and Flames, które właśnie swoją grę Cut Damit, którą opisywałem już jakiś czas temu na Poligami, to była taka platformówko-siepkanka przeglądarkowa. Tym razem gra walczy o to, żeby pojawić się w usłudze Steam Greenlight i potrzebuje Waszych głosów. Także, jeżeli podobała Wam się gra w przeglądarce, albo chcecie dać kredyt zaufania w takiej lepszej, pecetowo, makowo, linuxowej wersji Director's Cut, link do zagłosowania na Greenlight na kompytuł znajdziecie w opisie. Oczywiście ja zachęcam. W tym tygodniu pograłem jeszcze w Soul Calibur 2 HD Online, czy jak wolicie HD Online, którego tekst, recenzja pojawił się na serwisie w tym tygodniu. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych bijatyk, jaka ostatnio się pojawiła, a to jest wcale nie dziwne z tego względu, że Soul Calibur 2 był jedną z najlepszych bijatyk, która się kiedykolwiek pojawiła, a w zasadzie chyba najlepszą częścią Soul Calibur, oczywiście pomijając Soul Edge, czyli tą pierwszą część w ogóle bijatyki. No tutaj nie wszystko dograło, pomimo tego, że to jest jedna z najlepszych bijatyk, z tego względu, że nie dograł przede wszystkim online, który na PS3 na przykład podobno strasznie laguje, na Xboxie nie laguje, natomiast są problemy, w zasadzie niedopracowany jest system dopasowywania wojowników w sieci i naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia i dużo cierpliwości, żeby w ogóle online grać, chociaż widziałem, że są ludzie, którzy mają po 800, po 1000 wygranych walk. No, na razie generalnie wycierano podłogę, a kiedy nawet nie wycierano mną podłogi Soul Calibur 2 na tych arenach, to gracze uciekali, kiedy wygrałem z nimi. To jest oczywiście niefajne, bo ja nie dostałem żadnych punktów za to w meczach rankingowych, a mnie to szybko sfrustrowało. No ale wracając do samego wygrania meczy, wszystko oprócz tego gra. Wszystko to jest to, co znaliśmy z wersji na Xboxa pierwszego i przede wszystkim z wersji na PS2, bo to jest taki mix. Wszystko to jest podane w nowej, w sumie pasującej do dzisiejszych czasów poprawie. Wiadomo, że można to było zrobić lepiej, no ale generalnie po prostu podciągnięto tekstury i naprawdę to fajnie wygląda. I w związku z tym, że przez ostatnie miesiące nie pojawiły się żadne fajne bijatyki 3D, to warto w to zainwestować, chociaż w wiadomo najtańszych nie zależy. Święto to taki trochę sezon promocji w przeróżnych usługach, głównie w dystrybucji cyfrowej, a że jedyną dystrybucją cyfrową, z której ja korzystam nagminnie, bo nie mam innego wyjścia, jest App Store, to i tutaj dałem się trochę skusić. Wreszcie kupiłem Infinity Blade 3, które wreszcie zaliczyło konkretną obniżkę. Kompletnie nie żałuję i wiem, że wciągnę się w tę grę właśnie w święta, bo już mam kilka godzin przegranych, a do końca, jeżeli ta gra w ogóle ma końca, chyba nie ma. To do takiego naprawdę dobrego poziomu, po jej postaci jest jeszcze masa grania i masa czasu. Moim skromnym zdaniem to jest wyciągnięcie najlepszych elementów z Infinity Blade 1 i Infinity Blade 2, klejenie ich i dodanie jeszcze lepszej oprawy. To jest o tyle ciekawe, że gra fantastycznie chodzi na i sprzętach, które nie są najnowsze. I to jest dziwne, bo wygląda naprawdę niesamowicie i wielu deweloperów powinno się uczyć od twórców Infinity Blade 3, jak powinno się optymalizować gry, żeby dobrze działały na starszych urządzeniach. No a skoro o iOSie mowa, sprawdziłem Fight Back od Ninja Theory, czyli tej firmy, która zrobiła Heavenly Sword, która zrobiła ostatnio DMC Devil May Cry i chyba spodziewałem się zbyt wiele. I tu już w zasadzie nie chodzi o to, że to jest gra darmowa z mikrotransakcjami, które psują zabawę i w sumie uniemożliwiają tę darmową zabawę, bo to jestem w stanie zrozumieć w końcu, taki to jest model, ale gra jest po prostu słaba, jest dynamiczna, to jest jej niewątpliwy plus. System walki jest również nie za specjalnie fajny, z tego względu, że jest dość prosty. Ale bardzo mi się podoba na przykład system sterowania. Naciskamy, przyciskamy lub przesuwamy palcem po danych fragmentach ekranu i wykonujemy różne ciosy. I to chyba jest najlepszy system walki, jeżeli chodzi o ekran dotykowy, jaki do tej pory pokazano. Natomiast no szkoda, że w screenie nie dograło, zarówno poza tym oprawy, jak i fabuły, jak i monotonii, która tutaj uderza z absolutnie każdej strony. Także ten debiut Ninja Theory jest naprawdę rozczarowujący. Kącik muzyczny dzisiaj króciutki, Algazant, nowy album. Sprawdźcie, bo to moim zdaniem jeden z najlepszych albumów Algazant. A przy okazji chyba pierwszy, który tak mocno się wkręciłem od debiutu sprzed wielu lat. Melodyjny, atmosferyczny, klimatyczny black metal. A skoro o muzyce mowa, nowa gitara w moim domu, więc będą nowe nagrania, najprawdopodobniej na razie nie związane z zagadkami muzycznymi, ale związane z
bardziej black metalowymi klimatami. Póki co już pierwsze nagrania zostały poczynione, także śledźcie mój kanał na YouTube, bo tam pierwsze próbki, może pierwsze fragmenty, może pierwsze cały utwór już niedługo się pojawią. Zapraszam. I do zobaczenia za tydzień. Znajdźcie pod choinkami to, co chcecie, wszystkie prezenty, które chcecie, bo zobaczymy się dopiero po świętach. I powiedzcie w komentarzach, co fajnego, growego udało Wam się znaleźć pod drzewkiem. Trzymajcie się. Hej!